gdzie tym było muta. W koło ciągnika stoi. Co ty przy nim się mądlisz? No, trzeba rozkręcać. No, a co, tu ja coś ściągać? No to musisz najpierw opuścić. Jak ty coś jego w powietrzu ściągać? No, w powietrzu. Jak odpali. Zaraz zobaczę. A ile dni stoi? Jak on odpali. O. Dobra. Teraz po wieczu to pójdzie. Mhm, pójdzie. Nie wiem, jak to pójdzie. No, ściągniesz, bierzesz u siebie. Dobra, o, razem. No, nam spadnie zaraz. Dobra, poszło. Teraz dawaj te dolne. Znaczy te, o, a, siłowniki zostają. Tylko dawaj te. No, ale on upadnie od razu. Ściągaj, nie upadnie, pał, on wisi, widzisz? Tu trzyma, czego ty się. O, oparty. No to zaraz zobaczysz. No. O, już i oparty. Co, spadł? No, spadł właśnie. Ty będziesz odjeżdżał, jeszcze kogoś z drugiej strony trzeba wziąć. No tak, no bo on spadnie. Ja to będę trzymał. A i ty mu nie wyjedziesz. No to dzwoń gdzie laweta. A, dobra. Dzwoń gdzie laweta, bo nie wiem. No wodzu, gdzie jesteś? A już będziesz dojeżdżał, tak? No to dawaj, bo mi jeden tutaj potrzebny jest, żeby przez chwilę tyłu przytrzymać. Bo my dwóch nie damy rady. No to dawaj, szybko. Już zaraz będzie. Już? No. No co, popatrz jak teraz wyglądać. A jak po remoncie będzie wyglądać? Masz to już w głowie, czy nie? No to zobaczymy, jak ten remont wyjdzie. Ale wtedy wspomaganie będziesz miał, będziesz poduszkiem kręcił sobie. Czy nie będzie roku czasu stać? I nie będzie tego twojego luzu, że cała droga twoja, jak jedziesz. Co, idzie? Idzie, laweciarz. A z daleka się świeci się jak choinka. Masz tak, o, żółw, bo nie można. No. Dobra, chodź pomożesz nam. Przytrzymaj tura, bo on nam spadnie. O, widzisz, no. I dawaj do góry. Tylko, czekaj, daj mi ruszyć, bo on... A, bo może nie odpali. A to przewody, to wiesz, to... Przewody po ziemi może ciągnąć. Czekaj, niech odpadnie. A, ja muszę bieg wrzucić, bo on bez biegów. Zaraz, a. Tylko do tyłu, nie do przodu. I uważajcie, bo on od razu szarpnie. Zaraz. O, spasiba. To jedź, zrzucaj bieg i podawaj te. No nie dam, bo tu nie będziesz wjeżdżał. No, jedź na ulicę, a my idziemy. No, dawaj. Weź bieg, wrzuć. Gdzie? Nie rozepchnie. Aha. No. A co, piątkę pewnie wrzuciłeś od razu? Dziesiątkę, nie piątkę.
rozłożyliście. To da, ty nie wskoczyłeś. No jak, bez podestów? No kurwa. Mogę spróbować. W locie, jak ja ściąb. No, mogę spróbować. Tylko ten... Narosta. Ale wciągalko musisz, bo on wie, że szwęgła nie ma. No to zaczepiajcie tam wyciągarkę i zaraz zobaczymy. Patrzyczek. Odblokować. Tylko pomału wciągaj, Grzesiek, tam nie... A podjazdy dobrze ustawiłeś? Ty. Ale bo... gdzie jego ciągnie? Daleko. Dawaj dam gazu! No, gazu. Dobrze u ciebie tam? Chyba tak. A jak u ciebie? No, kieruj. Dobrze powiedzieć, kieruj. Trzymaj prosto kierownicę! Prosto, nie kręcisz! Tamto stronę kręć! W lewo! Idzie, dobrze idzie. Dobrze, no. W lewo! To co, podepchamy jeszcze to parę centymetrów, żeby kabina weszła. No to dawaj, gospodarz. No. Co, rękoma? Patrz, żeby tam w kabinę nie stuknął zaraz. Czekaj, bo w kabinę. O, już. No. To nie widzisz, żeby w kabinę nie stuknął? Ale to można pchać do... A, no, pchamy, jak klinę będę wsadzał. No. Dobra. Jest? Siedzi, dobra. Dobra, to dawajcie teraz po kabinę, tak? No, kabinę trzeba przynieść. No ale jej tu nie doniesiesz. No, a na ulicy nie wyniesiemy? Spróbować? No idziemy jeszcze kabinę tam od siostry, wyniesiemy. No to idziemy. No, a ona ciężka! To zrozum, to nie to, co tu było trzymać. To jest ciężkie. No. Na strongmanów trafiło. Strongmany. Dalej podjedziemy tam szybciej. Będzie. Czuło, dziękuję. I tu od razu zaraz będzie w prawo droga. Ta. I wiecie, tą drogę w prawo i...
I tu. Na prawo. Starczy? No i po robocie. Ale trzeba siedzenie zdjąć, bo ono spadnie, ono nie ma mocowania. No to jak woziłeś tu, jak turystki siadały po 150 kg, o! Czy granat! No i pa, na złom ile byś miał złomu? Drogi złom. To jest samo. Z tego zrobi sobie foty bujane w domu. No. No co, panowie, rzucamy to. No tak, no. Ale jak tobie, tą stronę czy obracamy odwrotnie? Ja bym bo tutaj chyba, jest chyba wyżej, to chyba obrócimy. Co? Tak się zepnie. Tak? To ja bym nie znaje. To tutaj nic. Tak czy... To no muszę podnosić. Dobra. Dobra, siedzi. Zaraz. No tak, bo... Nie, zatykajcie, niech wejdzie, pomoże. Dobra, zaraz. No, czekaj, Andruszka, czekaj. No, o, teraz tak. Zaraz. Czekaj. Czekajcie, bo przycisnęliście. No, jeszcze można trochę. Jeszcze trochę. No dobra, wystarczy. Stoi. Dobra, stoi. Jeśli prosi, nie? No. No to dawaj pasy, na co czekamy, kierowca? I, bo tak spadnie, od razu spadnie, jak pasami. Ale co, wodzu, dobrze pasuje od razu na długość, co to i to weszło. No pasuje. Się udało, no. No dobra, musimy to przerzucić. No. Ale czy dacie radę? O! My nie damy rady? No dawaj tutaj, z tej strony najpierw, tak? Tak trudne nie. Tylko wiesz, tak mocno nie ciągnij, żeby szybnie połamać. No. Słyszysz? No. Na pewno nie odpadnie. Chyba no to pasuje. No to patrz, bo on ma cały dojechać w takim stanie, no, jakim jest. Że dojedzie. No. Do fachowca trafiło. Do fachowca. I teraz ludzie, ocencie, jak wygląda teraz. A jak będzie po remoncie wyglądać? Mam nadzieję, że temu diabłowi, ludzie zobaczą, że na tego diabła odpicują, że będzie jak ze salonu. No, że będzie jeździł. A ja zapraszam do subskrybowania naszego kanału Gienek i Andrzej z dalszych losów w tej chwili 60. Co z nią się stanie?